List świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Paweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa do świętych w Efezie, do wiernych w Chrystusie Jezusie, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Odkupienie przez Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z wysokości niebios obsypał nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. W Nim wybrał nas już przed stworzeniem świata, aby miłość uczyniła nas w oczach Jego świętymi i nieskazitelnymi. Wedle upodobania i uznania swej wolnej woli przeznaczył nas na synów przebranych przez Jezusa Chrystusa, ażeby zajaśniała w chwale wspaniałość łaski Jego, którą obdarzył nas przez Syna swego umiłowanego. W Nim, we krwi Jego, jesteśmy odkupieni i otrzymaliśmy grzechów odpuszczenie, a to jest darem łaski Jego, którą rozlał na nas obficie wraz z pełnią mądrości i rozumu, choć objawił nam obietnicę swej woli zgodnie z wyrokiem, który postanowił wykonać w nim, gdyż nadejdzie pełnia czasu, a mianowicie złączyć znów wszystko, co jest w niebie i na ziemi w Chrystusie jako głowie. W nim też jesteśmy powołani do objęcia dziedzictwa, otrzymawszy to przeznaczenie stosownie do planu powziętego przez Tego, który wszystko zgodnie z wyrokami swej woli wykonuje. Chwała Jego ma rość w nas, którzy swą nadzieję już od dawna położyliśmy w Chrystusie. W Nim też zostaliście oznaczeni pieczęcią przyobiecanego Ducha Świętego, usłyszawszy przedtem i przyjąwszy z wiarą słowo prawdy, wesołą nowinę o zbawieniu waszym. Ten ci jest zadatkiem dziedzictwa naszego, aż nie nastąpi ostateczne zbawienie, które uczyni z nas własność Boga na większą chwałę Jego. Dlatego też usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości waszej dla wszystkich świętych, nie ustaję dzięki czynić za was i wspominać was w swych modlitwach. Niech Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, użyczy wam ducha mądrości, ducha, który wam go objawi i da go wam poznać. Niech święci oczy serc waszych, abyście zrozumieli, do jakiej powołanie jesteście nadziei, jakie skarby chwały dziedzictwo Jego wam wśród świętych gotuje, jak niezrównanie wielka jest moc Jego, którą okazuje się na nas wierzących, Jest to ta sama wszechwładna moc, którą okazał Jezus na Jezusie Chrystusie, gdy Go zmartwychwstrzesił i posadził po swojej prawicy w niebiesiech, wysoko ponad wszelkie księstwa, władze, moce i państwa. Nie tylko ponad wszelką istotę, która jest w tym czasie, ale nawet dopiero w przyszłym wieku zaistnieje. Poddał wszystko pod nogi Jego i ustanowił Go głową dla całego Kościoła, który jest ciałem Jego, jest dopełnieniem Tego, który wszystko całkowicie wypełnia. Byliście umarli przez występki i grzechy swoje, w których żyliście ongiś na wzór tego świata, pod panowaniem władcy tych sił, które unoszą się w powietrzu. Jest to ten sam duch, który obecnie jeszcze działa w duszach buntowników. Do nich należeliśmy również my wszyscy, gdy dawniej byliśmy żywot oddany cielesnym pożądliwościom, gdy robiliśmy to, czego pożądały ciało i zmysły, będąc z przyrodzenia na równi z innymi przedmiotem gniewu Bożego. Lecz potem w swej niezmierzonej litości, wiedziony ogromem swej miłości ku nam, Bóg przywrócił nam życie razem z Chrystusem, chociaż byliśmy przez grzechy w śmierci pogrążeni, bo zbawienie wasze z łaski dokonane zostało. Wskrzesił nas z martwych w Chrystusie Jezusie i w Nim oddał nam w niebiesiech mieszkanie. Tak to chciał w przyszłych wiekach okazać niezmierzone bogactwo swej łaski przez dobroć swą względem nas w Chrystusie Jezusie. Przez łaskę bowiem zbawieni jesteśmy mocą wiary. Nie jest to waszą zasługą, lecz jest darem Bożym. Nie sprawiły tego uczynki nasze, żeby nikt nie mógł się przechwalać. Dziełem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, bo wykonywać dobre uczynki. Bóg przygotował je od dawna, a my winniśmy je pełnić. Wspomnijcie na to ongiści, którzy mienią się obrzezanymi, o których obrzezanie dokonane jest ręką na ciele. Nazywali nieobrzezanymi nas, którzy istotnie byliście z urodzenia poganami. Wówczas żyliście bez Chrystusa,
wyłączeni ze społeczności izraelskiej i bez udziału w przymierzu dającym obietnicę, bez nadziei i bez Boga w świecie. A teraz, złączeni z Chrystusem, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową, wy, którzy dawniej byliście obcymi. On jest pokojem naszym, On zjednoczył obydwie strony i usunął ścianę, która nas dzieliła. On zsunął przyczynę wrogości i znosząc w swym ciele zakon z jego przykazaniami i przepisami. Takim sposobem chciał przywrócić pokój i przekształcić obydwie strony w jednego nowego człowieka w swej osobie. Chciał obydwie strony, złączywszy je w jedno ciało, pojednać z Bogiem przez swój krzyż, na którym zniweczył nieprzyjaźń. I przyszedł, aby głosić nowinę o pokoju wam, którzy byliście oddaleni, i zwiastować pokój tym, którzy blisko byli. Przez niego mamy jedni i drudzy dostęp do Ojca w jednym duchu. A tak nie jesteście już obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami jesteście świętych i domownikami Boga. Apostołowie i prorocy są tym fundamentem, na którym zbudowani jesteście, a sam Chrystus Jezus jest kamieniem węgielnym. W nim cała budowla mocno jest zespolona i wzrasta, by tworzyć świątynię świętą w Panu. Na nim wsparci wznosicie się także wy przez Ducha, aby stać się przybytkiem Bożym. To jest powodem, że ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, działam dla was pogan. Zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, którą otrzymałem dla waszego dobra, że przez objawienie poznałem tajemnicę, w której powyżej w krótkości wam pisałem. Stąd możecie, czytając te wywody, wnioskować, ile wiem o tajemnicy Chrystusowej. W dawniejszych czasach nie była ona podana do wiadomości synom ludzkim, a z naszych dni została objawiona przez jego ducha, przez świętym apostołom i prorokom, a mianowicie, że poganie są także dziedzicami i członkami jego ciała, są także uczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. A ja stałem się sługą tej Ewangelii dzięki darowi łaski Bożej udzielonej mi przez jego wszechmocne działanie. Mnie, mniejszemu ze wszystkich świętych dana została łaska, abym głosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa i wszystkim wykazał, na czym polega plan zbawienia, tajemnica od wieków ukryta w Bogu, Stwórcy Wszechświata. Teraz mają za pośrednictwem Kościoła, Księstwa i Władze Niebieskie poznać wieloraką mądrość Boga. Takie było jego odwieczne postanowienie, które urzeczywistnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Z Niego czerpiemy ufność i odwagę, abyśmy posiadając wiarę w Niego przystąpili do Boga pełni zaufania. Stąd proszę was, nie upadajcie na duchu z powodu utrapień, które ja dla was znoszę, bo przynoszą wam chlubę. Dlatego zginam kolana przed Ojcem, od którego bierze swą nazwę wszelka społeczność w niebie i na ziemi. Niech dozwoli wam wedle bogactwa swojej chwały stać się przez Ducha Jego mocnymi i silnymi w życiu wewnętrznym. Niech Chrystus mieszka w sercach waszych przez wiarę, zapuśćcie głęboko korzenie w miłości i ugruntujcie się w niej, abyście wespół ze wszystkimi świętymi pojąć zdołali, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębia, i poznać mogli miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, a tak zostaniecie napełnieni całą pełnią Bożą. Temu, który przez swą moc, jaka w nas skutecznie działa, potrafi nieskończenie więcej uczynić niż to, o co prosimy lub co pomyśleć zdołamy. Jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie od pokolenia do pokolenia na wieki wieków. Amen. Życie z wiary. A zatem upominam was, ja, który dźwigam kajdany dla sprawy Pana, abyście wiedli życie godne powołania, do którego wezwani zostaliście, z wszelką pokorą, cichością i cierpliwością. Znoście jeden drugiego w miłości. Starajcie się zachować jedność ducha przez więzy pokoju. Jest tylko jedno ciało i jeden duch, bo tak jak powołanie wasze przyniosło wam jedną jedyną nadzieję. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim i działa we wszystkich i jest we wszystkich. Każdy z nas otrzymał łaskę w tej mierze, w jakiej mu Chrystus udzielił. Dlatego powiedziane jest: wstąpił na wysokości, powiódł ze sobą jeńców i rozdał dary ludziom. Cóż innego oznacza wstąpił, niż to, wpierw wstąpił na niskości ziemskie. A ten, który wstąpił, to ten sam, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa,
by wszechświat napełnić. On to ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, zadaniem ich zaprawiać świętych do wykonania urzędu posługiwania, aby budowali ciało Chrystusowe, dopóki nie dojdziemy wszyscy do jedności w wierze i do doskonałego poznania Syna Bożego. Póki nie rozwiniemy się w męża dojrzałego, aż nie dojdziemy do wieku mogącego objąć pełność Chrystusową. Wówczas nie będziemy już małymi dziećmi, które unosi fala tam i sam, a wiatr błędnej nauki przerzuca na wszystkie strony, także stają się igraszką oszukańczej gry fałszerzy lub ofiarą chytrości, którą przebiegle stosują błędne doktryny. A raczej kierując się szczerą miłością, wyrośniemy całkowicie w tego, który jest głową w Chrystusa. Z niego bierze się wszystko ciało, swe scalenie i powiązanie dzięki poszczególnym członkom, które wypełniają swe zadanie stosownie do sprawności danej każdemu z osobna. Tak to dokonuje się wzrost ciała, które wznosi się w miłość. A zatem powiadam to, zaklinając was w Panu. Nie prowadźcie więcej życia, jakie poganie w swej przewrotności prowadzą. Ciemność ogarnęła ich umysły, a niewiedza w nich tkwiąca w zatwardziałość serca ich sprawiają, że życie w Bogu stało się im obce. Zatraciwszy poczucie wszystkiego, co wzniosłe, oddali się rozpuście, popełniają wszelki bezwstyd i gonią tylko za zyskiem. Nie taką nauką wynieśliście ze szkoły Chrystusa. O nim słyszeliście przecież, jak wam głoszono, bo w Jezusie jest prawda. Winniście zatem wraz z życiem dawniejszym ściągnąć z siebie starego człowieka, którego zwodnicze rządy wiodą na zatracenie. Odnówcie ducha i myśli i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest na obraz Boży w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego wyrzeknijcie się kłamstwa i niech każdy z was prawdę mówi do bliźniego swego, bo jeden drugiego członkami jesteśmy. Gdy się gniewacie, nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie stwarzajcie dla diabła dogodnej sposobności. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, lecz raczej niech przyłoży się do uczciwej pracy własnymi rękoma, aby mógł dzielić się z tym, który cierpi niedostatek. Niech żadne brzydkie słowo nie wyjdzie z ust waszych. Używajcie tylko dobrych słów, które mogą budować, gdy tego zajdzie potrzeba, i przynieść pożytek temu, kto ich słucha. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, który wycisnął na was swe piętno jako znak na dzień odkupienia. Niech zgorzknienie i gwałtowność, gniew, kłótnie i bluźnierstwo nie mają do was dostępu, jak w ogóle wszelka złośliwość. Bądźcie raczej dobrzy jedni dla drugich i uczynni, bądźcie litościwi i darowujcie sobie wzajemnie, jak Bóg darował wam w Chrystusie. Naśladujcie Boga jako dzieci Jego ukochane. Żyjcie w miłości tak, jak Chrystus was umiłował i wydał siebie samego za nas, Bogu na dar i ofiarę wdzięcznej wonności. Nierząd i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet wspomniane nie będą wśród was, tak jak to świętym przystoi, ani też ordynarne i błazeńskie rozmowy lub grube żarty, to nie przystoi. Natomiast należy tym więcej pamiętać o modlitwie dziękczynnej, bo tego bądźcie całkiem pewni, żaden rozpustnik lub bezwstydnik, żaden chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech nikt z was nie zwodzi próżnymi mowami, bo to staje się powodem gniewu Bożego, który spada na buntowników. Dlatego nie bratajcie się z nimi. Ongiś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Żyjcie jako synowie światłości, otóż owocem światłości jest wszystko, co dobre, sprawiedliwe i prawdziwe. Badajcie, czy coś jest Panu miłe. I nie miejcie nic wspólnego z niepłodnymi uczynkami, zrodzonymi przez ciemność, raczej potępiajcie je otwarcie. Bo nawet wstyd mówić o tym, czego ci ludzie w skrytości się dopuszczają. Na wszystko zaś, co spotyka się z otwartą naganą, pada snop światłości i zostaje na jaw wydobyte. A wszystko, co jest na jaw wydobyte, staje się światłością. Dlatego mówimy: ocknij się ty, który śpisz. Powstań ze zmartwych, a Chrystus cię oświeci. Baczcie zatem pilnie na swe postępowanie. Niech nie będzie bezrozumne, lecz zgodne z mądrością. Wykorzystujcie sposobną chwilę, by nadeszły
by nadeszły złe czasy. Nie bądźcie nierozumni, a chciejcie zrozumieć, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozwiązłości. Lecz bądźcie pełni ducha, śpiewajcie wspólnie psalmy, hymny i pieśni duchowe. Śpiewajcie Panu z całego serca i chwalcie Go. Składajcie nieustannie dzięki za wszystko Bogu, Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zasady dla chrześcijańskich ognisk rodzinnych. Bądźcie jedni drugim poddani w bojaźni Chrystusowej. Niech żony poddane będą swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową dla żony zupełnie tak jak Chrystus jest głową dla Kościoła, a On Zbawiciel ciała swego. Jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też niech żony we wszystkim poddane będą mężom swoim. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak Chrystus miłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić przez słowo we chrzcie wodą. Tak też przysposobił sobie Kościół promienny bez skazy i bez innych braków, lecz święty i niepokalany. Tak też mają mężowie miłować swe żony i jak własne ciało. Kto swą żonę miłuje, samego siebie miłuje. Nikt nigdy nie miał w nienawiści własnego ciała, lecz karmi je i otacza troskliwą opieką. Tak czyni też Chrystus z Kościołem. Jesteśmy bowiem członkami ciała Jego. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a połączy się z żoną swą i staną się ci dwoje jednym ciałem. W tym zawarta jest wielka tajemnica, a mam na myśli stosunek Chrystusa do swego Kościoła. W każdym razie winien każdy z was miłować swą żonę jak siebie samego, a żona ma poważać swego męża. Dzieci, bądźcie posłuszne swym rodzicom w Panu, bo to rzecz słuszna. Pierwsze przykazanie, któremu towarzyszy obietnica, brzmi: czci ojca twego i matkę twoją, żeby ci się dobrze działo i żebyś długo żył na ziemi. Ojcowie, nie pobudzajcie dzieci swych do gniewu, lecz wychowujcie je w duchu Pańskim, w jego nauce i karności. Niewolnicy, swym Panom na ziemi bądźcie posłuszni z bojaźnią i szacunkiem, w prostocie serca jak Chrystusowi. Wykonujcie swą służbę nie dla oka, ani po to, by się przypodobać, lecz jako słudzy będący własnością Chrystusa, którzy wolę Bożą pełnią ze szczerego serca. Służcie chętnie, jakoby szło o Pana, a nie o ludzi. Wiecie przecież, że każdy, czy będzie to niewolnik, czy wolny człowiek, otrzyma od Pana swą nagrodę za dobro, które czyni. I wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Gruźb zaniechajcie, choć wiecie, że na równi z wami mają swego Pana w niebiesiech, a ten nie uznaje względów osobistych. A wreszcie umacniajcie się w Panu przez przemożną moc Jego. Obleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoło zakusom diabelskim, bo nie z ciałem i krwią staczamy bój, lecz z mocami i potęgami, ponurymi władcami tego świata, ze złymi duchami, które unoszą się w przestworzach. Dlatego przyodziejcie się w zbroję Bożą, abyście potrafili w złym dniu opór stawić, zwalczyć wszystko i dotrzymać pola. Więc stójcie mocno, przypasawszy swe biodra prawdą, przyodziani w pancerz sprawiedliwości, a na nogi wziąwszy obuwie gotowości głoszenia Ewangelii o pokoju. Nade wszystko uchwyćcie tarczę wiary, którą będziecie mogli stłumić wszystkie ogniste strzały złośnika. Weźcie też hełm zbawienia i chwyćcie za miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Zanoście każdego czasu przez ducha gorące modły i błagania. W tym celu czuwajcie z wielką wytrwałością i módlcie się za wszystkich świętych, a także za mnie, aby mi dane było otworzyć usta i mówić śmiało i otwarcie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo, dźwigając kajdany. Obym miał śmiałość i odwagę mówić o niej tak, jak to jest moim obowiązkiem. Chciałbym, abyście wy także dowiedzieli się, jak sprawy moje stoją i co porabiam. Tychikus, nasz ukochany brat, który jest wiernym sługą Pana, poda wam o tym wszystkim bliższe szczegóły. W tym celu posyłam go do was, niech wam poda wiadomość o mnie i pocieszy serca wasze. Niech Bóg, Ojciec i Pan Jezus Chrystus udzieli braciom pokoju i miłości wraz z wiarą. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością nieodmienną.